Okej, okay. Mam jeszcze trochę czasu, ale generalnie idę się dzisiaj spotkać z moim znajomym z technikum. Ale zanim pójdę, to chciałam coś zrobić, bo skończyła mi się woda rozmarynowa, także czy to jest właśnie ten dzień, kiedy ja w końcu przestaję mówić o wodzie rozmarynowej i w końcu pokazuję wam, jak ją zrobić? Yes! No, generalnie ja swoją trzymam sobie w takiej butelce, ona jest po jakiejś, nie wiem, po czymś, po jakiejś perfumie czy coś. Teraz zalałam ją wodą ciepłą i ją wypłukam po poprzedniej, zrobię sobie nową. I jakby w zasadzie tu nie mam większej filozofii, ja cały swój przepis na wodę rozmarynową mam od Kylie Boyle. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej imię. Na TikToku, YouTubie. Jak widzicie na jej TikToka, to przepis powinien tam być generalnie przypięty. I by do tych. Więc ja tylko powiem w skrócie, jak robię. Ja sobie daję proporcje na oko i jakby sprawdzają mi się póki co, także ciężko mi jest zrobić tak idealnie na tą buteleczkę, bo zazwyczaj wychodzi mi tego bardzo dużo, a woda rozmarynowa może stać w lodówce jakby od 2 do 3 tygodni tak maksymalnie, więc no ja nigdy nie zużywam tego całego i zawsze jest mi trochę szkoda, bo dużo mi zostaje. No ale generalnie zaczyna się od przemycia tego rozmarynu. Ja sobie wzięłam 2 takie. Trzeba je po prostu trochę przepłukać, jakby w sensie też inaczej na pewno rozmaryn, który rośnie na zewnątrz, a inaczej ten, który ja tutaj mam w domu. I potem się wlewa wody tak mniej więcej chyba od 1 kubka na jakby jedną tą część, którą macie. Przynajmniej tak wynikało z tego przepisu Kylie, bo ona chyba wzięła 3. I wlała 3 kubki wody. Ja szczerze mówiąc daję trochę mniej, no bo właśnie mega dużo mi tego zawsze wychodzi. Generalnie to się po prostu będzie. Teraz jak jest jasno, to ja w ogóle nie widzę tutaj tego gazu. No, ale generalnie to się po prostu tutaj ma gotować przez bodajże 15 minut, czyli powiedzmy 5 po 11. To trzeba w co jakiś czas przyjść, przemieszać. Generalnie to bardzo pachnie rozmarynowo, więc jeśli nie lubicie tego zapachu, to słyszałam, że można też dodać mięty. Ja zazwyczaj nie dodawałam, bo jak zaczęłam robić, to tej mięty nie było, bo zaczęłam to robić jakoś tak na zimę w zeszłym roku. Teraz mam miętę, bo akurat właśnie dostaliśmy świeżą. Muszę sobie dodać do mojej wody z miętą. Więc fajnie, ale generalnie mi jakby nie przeszkadza to za bardzo, że ten zapach tam jest, więc ja mięty nie dodaję. Mówię, nie będę eksperymentować. Generalnie mówiliśmy się do jednej z moich ulubionych kawiarni, bo mają tam dobrą kawę, a oprócz tego mają tam super śniadanie. Nadal mam dylemat, co zamówić. Ostatnio jak tam byłam, to brałam sycylijskie tosty, tak chyba się nazywały. Generalnie były z pomidorami suszonymi, z mozzarellą. I tam do tego była środka sałatka z rukolą, no i pomidorkami w ogóle. I zastanawiam się, czy nie wziąć tostów, bo generalnie ja uwielbiam tosty, a my nie jemy często tostów teraz, jakby jak mieszkam. Zwyczaj przyjeżdżam do domu, to jem wtedy prawie codziennie tosty. A tutaj nie, bo no jakoś nie kupujemy chleba tostowego, ani sera żółtego za dużo, bo też go nie jemy i no. Ale jest tam też owsianka i nie wiem, czy ja... To jest zawsze mój największy dylemat. Powiedzcie mi, że to nie jest tylko mój największy dylemat. Zwłaszcza, kiedy idę na jakieś śniadanie. Nigdy nie wiem, czy jeść na słono, czy na słodko. To jest najtrudniejsza decyzja mojego życia, ale chyba dzisiaj mam owsianka vibes. Zobaczmy. Ok, zaczęłam się gotować, więc tak od czasu zagotowania, 15 minut. Już ja to teraz zostawię i pójdę sobie wysuszyć włosy. Idę się teraz pomalować, ale ten różowy już powoli mi się zmywa. Jestem ciekawa, na jakby do jakiego momentu mi się zmyje. W ogóle dzisiaj są rozsyłane kody na jutrzejszą sprzedaż na Taylor. I nie byłam na wielu koncertach, okej? Okay? Ostatni taki większy koncert, na którym ja byłam, na który trzeba było tak mieć bilety i w ogóle też się mega szybko wyprzedały, bo był hype. Była Violetta chyba w 2000, nie wiem którym, 16, 15. I mój tata kupował bilety, poświęcił się, kupił bilety, a jutro ja będę musiała kupić bilety. Nie wiem, jakie są, jakby wiadomo, nikt nie wie, jakie są, jak będzie to wyglądać cenowo. To, strasznie mnie to drażni, jakby dlaczego? Dlaczego nie można powiedzieć ludziom, jakie będą ceny biletów? Jakby, czy to jest aż taka wielka tajemnica? Chcę iść też do Pepco dzisiaj, bo widziałam, że mają kolekcję z Barbie. Dres z Barbie to jest moje marzenie. Fajnie było.
Fajnie było go mieć. Właśnie z wody rozmarynowej. Ona będzie taka zielona w trakcie gotowania, to trzeba jej dać potem trochę czasu, żeby ustygła, jakieś do pół godziny to jest zazwyczaj. I ona się zrobi taka czerwona, taka brązowa. And that's okay, tak właśnie ma być. Ta-da! No i tak jak mówię, w lodówce trzyma się ją do około 2 tygodni do 3. Trzeba po prostu patrzeć, czy ona nie jest, nie robi się jakaś taka mętna, speśniała, bo to jednak jest rozmaryn, więc no. Okej, okay, be honest, czy nie daje za bardzo military vibes? Bo tak teraz patrzę na siebie i... daty, więc ja jestem dobrej myśli. Starczy mi tej rukoli już? Nie wiem. Chcę jechać, to jest postanowione. Pojadę. Manifestuję dobre miejsca, dobre bilety, szybką kolejkę, strasznie dużo rukoli. Ale szczerze uwielbiam rukole. Jeszcze ta taka z ogródka, po prostu z ogródka. It's amazing. Nie wiem, musicie mi trochę wybaczyć, ale dzisiaj mam, moje vibes są te off. Nie wiem, czy to przez pogodę, bo jakby jest zachmurzone, niby jest ładnie, niby jest brzydko, ale jakoś czuję się dziwnie dzisiaj. Wygląda całkiem obiecująco. Taki mały, ale naprawdę prosto od serca lifehack, jeśli robicie cokolwiek z jajkami. I nie macie zmywarki, tak jak my, myjemy wszystko ręcznie, zamoczcie to od razu, bo później jajka strasznie ciężko schodzą z patelni, z talerzy, szczerze mówiąc, z wszystkiego. I... tak. Tego nauczyłam się przez rok mieszkania samemu. Look at her. It's kind of beautiful. Pokazałabym wam ją bardziej, ale jeśli to zrobię, to spadnie. Albo by mi bardzo smutno, jakby spadła. Pokażę wam jeszcze, co wczoraj kupiłam dla Zbyszka. Przyszłam do Pepko, żeby kupić coś dla siebie. Ale jak zobaczyłam to... jeśli wasz chłopak nie ubrałby tego, he's not the one. Jakby... this is so beautiful. Nie było nic dla mnie, co prawda, w tym Pepko. Może jeszcze się przejdę, bo muszę iść na zakupy po mojej wielkiej walce i igrzyskach głodowych z biletami na Taylor Swift, ale jakby... this... I'm so proud of this. Były tutaj jeszcze spodenki, które mam ubrane teraz. Są dla mnie bardzo duże, ale nie miałam co ubrać, więc idę jeść teraz moje pyszne śniadanie i potem... we're fighting. Fajnie by było, jakby nie było kolejki, w sensie jakbyśmy, wiesz, weszły i kupiły. Ale to jest zdanie zbyt stresujące, ja się nie nadaję do takich rzeczy. O, dobra, mam.